Cześć, z tej strony Jerek82, witam Was wszystkich serdecznie w kolejnym odcineczku z Car Mechanic Simulator 2021. Moi drodzy, jak możecie zauważyć, już tutaj nic nie mam, pusto porobiłem, wszystkie te zadania powymieniałem, oleje pospuszczałem, stare płyny powymieniałem, no i niestety, ale za dużo to ja nie zarobiłem na tym. Więc cóż, bierzemy się, tak jak mówiłem, na odcinkach będziemy robić, moi drodzy, zadania fabularne i dzisiaj zajmiemy się Hinato Moon MK1 Sunrise 1999 roku. Witam, czytałem, że masz całkiem dobre opinie, stwierdziłem, że na pewno dasz sobie radę z moim problemem. Byłem już u kilku specjalistów i każdy powiedział i zrobił co innego. Oczywiście problem pozostał, chodzi o ciągłe stukanie, które jest już nie do zniesienia. Dodatkowo skrzynia biegów po ostatniej naprawie przez chwilę działała jak należy. Po tygodniu zmiany biegów przerodziła się w koszmar. Proszę o diagnozę i postaraj się naprawić wszystkie dolegliwości tego samochodu. Liczę na Twoją uczciwość. To ostatnia szansa tego samochodu. Jeżeli to nie pomoże, będę zmuszony się go pozbyć. W każdym razie daj znać. No dobra, moi drodzy. Teraz jeszcze to tak sobie popatrzyłem, że jeszcze mamy tutaj, jak osiągnę poziom 20, to będę miał zadań 2, 4, 6, 7, 8 zadań będę mógł. Ale nic, my przyjmiemy sobie, moi drodzy, zadanie fabularne. I mamy oto takiego żółtego pojazda. No dobra. Co my możemy tu z nim zrobić? Oho, nie znaleziono części, hoho. Premia nie ma. No to dobra, jak nie znaleziono części, to moi drodzy, my musimy przestawić samochód. Nie przestawić. Pojedziemy na tor testowy sobie. Wybierzemy sobie tego. Nie można uruchomić silnika. Dlaczego? Pewnie nie ma oleju. Okej. Sprawdźmy to. Czy tak faktycznie jest? Gdzie tu jest bagnet? Już widzę, proszę bardzo, zawieszenie do wymiany. Proszę bardzo, ale ja szukam bagneta. Bagnet gdzieś tu był. Pokażmy się. Coś tu jest. Ale jakiś tam niby jest, no dobra. Czemu nie mogę uruchomić silnika? Mogę wsiąść? Mogę. Usiąść. No dobra, skoro... A, mogę. I nie mogę. Nie mogę. No to wysiadamy, przestawiamy w takim razie go na podnośnik numer 1. Będziemy szukać elementów, moi drodzy. Dlaczego to tak jest, a nie inaczej? Co my tu mamy? Czy my coś tu mamy zerdzewiałego? Mamy tu zerdzewiałe, tu mamy zerdzewiałe. Tam coś mamy zerdzewiałe. Tu coś mamy zerdzewiałe. Dobra, no nic innego nie pozostaje nam, jak go podnieść. Koła. Nic innego nam nie pozostaje, jak posprawdzać, moi drodzy, wszystko po kolei i zobaczyć, co z tego wyniknie, nie? Może coś znajdziemy. Część już znaleźliśmy, no to już porzewiałe elementy, to już wiadomo, że są do wymiany. Okej. Amortyzatory. O, proszę bardzo, pyk. Już mamy, wiemy, co jest do zepsucia. Se naprawimy to. Skrzynię biegów też sobie zaraz od razu chyba rozkręcimy. Tylko najpierw trzeba byłoby może olej wymienić, co? Tu będzie na czerwono, kolorowo już widzę, tak. Ale zróbmy to. Przeskanujmy. O, proszę bardzo. O, proszę bardzo.
Ile nam wykrywa? Zawieszenie. Może teraz tu. Ta strona. Coś tam nam powykrywało. No. Silnik 17. O, może w silniku coś poszukamy. O. Tylko co za chłop szuka usterek w silniku od dołu, nie? No. Koło zębate, proszę, 9%. Coś tam się znajduje. Tarcza sprzęgła, proszę bardzo. Coś tam jest, nie? Coś tam jest. Chłodnica. Czy coś jeszcze można znaleźć? Tu już chyba nie. To takie pojedyncze rzeczy. No dobra, wyjdźmy stąd. Wyjdźmy stąd, zobaczmy, co nam tu wykryło. Tyk, 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 tu nam nie wykryło. No jeszcze sporo rzeczy nam nie wykryło. Stabilizator, tarcza. To na pewno jeszcze będą jakieś świece. Ale zacznijmy może od spuszczenia oleju, żeby nie było. Spuśćmy olej. Wyrzućmy to. Filtr jest niby dobry. Trzeba będzie koła podkręcać. Tak jest. Żeby to odkręcić, trzeba koła. Łoki doki. Tylko tak. To, no dobra, no to co, jedziemy. Jedziemy z kołami, trudno, co by nie było. Sobie odkręcę 4 koła. Albo nie. O, półośka już jest. Stabilizatorek też odkręcimy. Ja podejrzewam, że jeszcze 4 świece są jakieś takie trefne. Aha, tego nie mogę, bo tam jest przecież druga strona. No właśnie, czyli najpierw trzeba rozbebrać wszystkie koła. Może ja sobie to zrobię od razu. Koła mamy rozkręcone, moi drodzy. Wszystkie 4, a co? Może jeszcze zobaczymy, czy może coś tu znaleźliśmy. Chyba nie. Abym go jeszcze dziada może opuścił i zerknął może. Albo nie. No dobra, spróbujmy to porozkręcać. To byśmy chcieli rozkręcić, ale musimy rozkręcić najpierw stabilizator. O. Teraz byśmy chcieli to zdjąć. Tak jest, teraz będziemy musieli to zdjąć. O. Psiknąć tu, 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 tu. O. I teraz pytanie, co my tam jeszcze mamy? Tam coś jeszcze jest na pewno, bo widzę z daleka. Tu w środku też coś jest, dobra. Zdejmujemy wszystko. Chyba, że to tylko taka obwoluta zerdzewiała, ale wydaje mi się, że nie. A jednak. A jednak. Czemu nie mogę, bo muszę to rozkręcić. O, tu jest, z tej strony łożysko piasku. O! Właśnie, tego mi brakowało. Z drugiej strony pewnie będzie to samo. Tak jest. No to co, znowu zaciski. O. Coś popsułem. To mogę zdjąć? Mogę to zdjąć. To zdejmiemy. Nie, nie zdejmiemy. O,
teraz będziemy mogli odkręcić. Tak jest, dobra. Czyli tu już mamy. Tu mamy. Czy coś nam wykryło dodatkowo? Raz, dwa, trzy, cztery. Dużo części, moi drodzy. Dużo części. Nie wiem, czy akumulator... Nie akumulator, amortyzator. Tu już widzę, że będzie problem. Dobra, przejdźmy do tyłu. To już jak widzę to, to już normalnie widzę, że będą tuleje do wymiany na pewno. Też niekoniecznie. To też nie. Przejdźmy tu. Dlaczego to jest przykręcone? Do łączniku stabilizatora. Teraz będziemy mogli to zdjąć. Też nie. No nie, bo z drugiej strony też jest łącznik stabilizatora przecież, nie? Czy nie? Jest, no jak nie ma, jak jest. I teraz będziemy mogli to se sprawdzić. Co my tu mamy? Tu mamy jakąś śrubkę zrdzewiałą, to jeszcze bym to wymienił. ...14% tuleja, tak samo. Oj, Houston. Nie tam, tu my jedziemy. Placki wyglądają dobrze. Piasto wygląda dobrze, ale tuleja już gumowa nie wygląda dobrze. To ją odkręcimy. Co jeszcze tu nie wygląda dobrze? To jest śruba dobra, ta jest śruba dobra. Dobra, przejdźmy może do przodu. To jest w miarę dobra śruba, ta jest w miarę dobra śruba. Tu też jest w miarę dobra i tu też jest w miarę dobra. Okidoki. To teraz tak, musimy skrzynię biegów znaleźć, nie? Skrzynia biegów jest tu. To z tym z komory silnika. To z komory silnika, to nie z komory silnika. Dobra, filtr oleju to też wykręcimy od razu. Dobra, jak z komory silnika to na dół. Jadziem. A tam śrubki jeszcze są zerdzewiałe. Podejrzewam, że jeszcze tu będzie... Jeszcze będzie coś tu do zrobienia. Pyk. Tu już widzę też śrubki porzewiałe. Cewka jedna do wyrzucenia. Cewka druga do wyrzucenia. Cewka. To dwie do wyrzucenia, ok. Świece też. Jedna działa tylko. Tu już widzę, że trzeba będzie na pewno coś też wymienić. Może jakiś wałeczek w środku. No i dobrze mówiłem. To są śrubki w sumie, czekajcie, te są porzewiałe. Ale wyglądają dobrze. A ten wałek nie wygląda dobrze. Od razu go może rozkręcimy, żeby nie było. Będziemy składać po kolei. Dobra, jeszcze jedno z drugiej strony chyba zostało. Teraz tak, wałka nie wyciągnę.
pałkę nie wyciągnę, bo muszę tak, najpierw rolkę. Pasek. To wygląda słabo. Pyk, pyk, pyk. O, tu też widzę słabo. Chociaż nie wiem. Chociaż ja wiem. Wałkę jeszcze nie wyciągnę. Czy wyciągnę? Nie wyciągnę. Z drugiej strony mnie coś blokuje. Dobra. Co my tu mamy jeszcze ciekawego? Łańcuch, wałek i koło zębate. Mamy? Czy wszystko mamy odkryte? Nie mamy wszystkiego odkrytego. Wiecie co? A może ja bym rozkręcił to wszystko do zera? Na pewno amortyzatory, coś podejrzewam, że te amortyzatory też będą. Aż z ciekawości pójdę i rozkręcę jeden. Ta tuleja wygląda słabo. Ale ona ma 11%, ta też tuleja wygląda słabo. Mimo, że ma śrubkę całkiem nową. To i pewnie ta wygląda słabo, co? Słabo wygląda, tak jest. Tu. Teraz bym chciał to zobaczyć. No, też wygląda słabo. No, bo i ma 2%, proszę Państwa. Co by tu jeszcze wyglądało takiego? Na pierwszy rzut oka, co można byłoby naprawić? Na pewno, jeszcze ten. Trzeba go podnieść teraz do góry. Jak wygląda chłodnica? No niby wygląda dobrze. To na pewno jeszcze filtr powietrza. Chociaż nie. Możemy tutaj zbadać na przykład to. Wloty możemy. To wygląda dobrze. Akumulator. Zawieszenie, bezpieczniki. Bezpieczniki dobrze. Pompa, ABS-y. No nie, no to wygląda w miarę dobrze, co? No dobra, spróbujmy ściągacz rozebrać i zobaczymy, jak to wyjdzie. To dobrze wygląda. To jednak to dobrze wygląda. To sprawdźmy, czy... No nie, no jeszcze czegoś nam nie wykryło. Teraz pytanie co? Wiem, skrzynia biegów. Skrzynia biegów, tam jest docisk. Na pewno, skrzynia biegów na pewno na bank. Tak jest, proszę bardzo, już widać od razu z daleka. Nie chce mi się rozbierać tego samochodu, ale może trzeba byłoby rozebrać go w całości.
koło zębate. Na pewno coś jeszcze jest. Czy wał kurbowy. Można to jakoś sprawdzić? Nie można, bo jest zrobione. No dobra, to silniki mamy zrobione. Tu mamy zawieszenie też zrobione. Dobra, pytanie, co dalej, nie? No, coś musi być jeszcze w zawieszeniu. Jak na przykład mała tuleja. Na przykład ta. Słabo wygląda. 3%. To i to też pewnie słabo wygląda. ...1%. Nie wiem, po co ja to wykręcam. No ale dobra, to wykręćmy, a co? To wygląda dobrze. Jeszcze ja bym to zobaczył, bo tu też... ...gumy mogą być słabe. Ale gumy są dobre. Idźmy tu. O, tu już widać od razu z daleka. Słabe to jest, 10%. To i pewnie to też będzie słabe. Tuleja gumowa. Tu niby jest dobre, tu niby jest dobre. Jeszcze parę części mamy nieznalezionych, moi drodzy. A dokładnie raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Osiem części. No i teraz pytanie, co tu jeszcze mogłoby być? Ta guma wygląda niby dobrze, nie? No, 70%, no to już jest... Jest dobrze. No dobra, rozkręćmy go na części pierwsze, a co? A później będziemy go składać. Może klocki, może tarcza jeszcze gdzieś tam? Mogłoby być. Może opony? No nie, no to wygląda w miarę dobrze to, nie? Czekajcie, tu trzeba to rozdzielić najpierw. Nie, no to wygląda wszystko w miarę dobrze, no. Piasta, czego nie? A, no właśnie, ze ślepka i tam środek trzeba łożysko wyrzucić jeszcze, nie? Ta jest podzywiała, to może coś tu być, ale raczej nie będzie. Więc nie wiem, czy to jest sens dalszego rozkręcania. Te sprężyny warto sprawdzić. Przyjrzyjmy się tu gumie. No nie, no tutaj niby... Niby gumy są dobre. Czyli reszta musi... Pompa, nie wiadomo. Czyli reszta musiałaby być, moi drodzy, chyba z przodu. Na to wychodzi. O. Ja bym się tu jeszcze rozejrzał. Może po tym wahaczu. Jak on wygląda. Drążek kierowniczy niby dobrze wygląda. Tu niby dobrze wygląda.
skręćmy ten wahacz, zobacz, sprawdźmy te gumy, jak to wygląda. Wygląda dobrze. No dobra, czegoś nam brakuje, moi drodzy. Czegoś nam tu jeszcze brakuje. Wszystko musi być powyżej 71%. I teraz pytanie. Czego nam tu brakuje? Świecę już wymieniłem. Tu coś jest zerdzewiałego. Jeszcze śrubka jakaś jedna. Składamy do kupy? Czy zjeżdżamy i rozkręcamy wszystko do zera? No moduł wygląda dobrze, akumulator chyba też. Pompa ABS-u. Powiem wam szczerze, że ciężko jest to ogarnąć. Czego mi tu brakuje, nie? Czy rozbieramy cały silnik? No dobra. Może se spróbujmy. Spróbujmy rozebrać go dalej. Bo nie widać, żeby coś było w zawieszeniu, nie halo. Listwa wtryskowa. No nie no, to działa dobrze. Tłoki. Może być. Jak tu jest zerdzewiałe, to pod spodem też może być zerdzewiałe, nie? W każdym razie trzeba sprawdzić. O. Dobra, teraz tak. Kolektor wydechowy musimy odkręcić. Nie wiem po co ja to wszystko rozkręcam, no ale dobra, no skoro tak chcą, no to... Tłoki z korbowodem. Aha, to trzeba od dołu będzie. No to wygląda nie za dobrze. Jak to nie wygląda za dobrze, to trzeba podnieść do góry i od spodu odkręcić. Przynajmniej tak mi się wydaje, że to nie wygląda za dobrze. Przynajmniej dwa tłoki. No właśnie. Zobaczcie, jak to wygląda. Tu jest porzewiałe, tu jest porzewiałe. No, a można teraz to przebadać? Nie tak. O, tak nie można przebadać. A ty. No dobra, jak tak nie można przebadać, to trudno. My sobie to podkręcamy. To, co możemy, to podkręcamy. O. Pyk. 11%. Ten też jest zjarany. A po co ja... A, no to muszę te wymienić. No dobra, jak to muszę wymienić, to wymieńmy.
Nie, dobra, odkręćmy wszystko, już trudno, bo się okaże, że zaraz znowu czegoś nie odkręcę. Będzie niedobrze. Nie będę mógł wyciągnąć tłoków. I to. Teraz pytanie, czy tłoki się znalazły? Tu leja. Nie, no to zostało nam dwie rzeczy, więc ja podejrzewam, że to są właśnie te dwa tłoki spalone. Ale zaraz się przekonamy, czy to tak faktycznie jest. Znaleziony jeden i znaleziony drugi. No. Zgadza się, moi drodzy. Zgadza się. No to teraz co? Lista zakupów, nie? Tłok z korbowodem. Dodamy go do listy. Tutaj mamy jeden. Tak się pobawimy. Nie wiem, czy to nie jest stary. O, skrzynię nawet mam jeszcze. Proszę bardzo. Czy chcesz otworzyć skrzynię? No chcę. Pokaż, co mamy w skrzyni. Mapa do stodoły. I bonus 27 punktów. No dobra. Zabierz. Pasuje. Pasuje, moi drodzy. To teraz co? Tablet. Tablet. Jedziemy. Tłok z korbowodem dwa razy. Proszę bardzo, dziękuję. Poszło. Pokrywa stopy. Ile tam miało być? Oj, zepsułem. Pokrywa stopy trzy razy. Proszę bardzo, pyk. A nie wiem, czy ja to... Zaraz się nie okaże, że mi pieniędzy braknie. I co wtedy? Tuleje gumowa 8 razy. O kurde. Aż 8. Nie wiem, czy dobrze to zrobiłem. Koło zamachowe. Pincet, jasny gwint. Tarcza sprzęgła... A, tarcza tania. Poszło, wałek rozrządu 40. Odblokowano osiągnięcie. Nowe i świecące. No i dobra. Łańcuch rozrządu. Nie wiem, czy to jest mi potrzebne. Ale chyba jest, skoro go tu umieściłem. Świeca zapłonowa. Brak w tej części, ok. Cewka też brak w tej części, ok. Stabilizator. Jeden. Łożysko piasty. Jeden. Stabilizator przedni. Jeden. Kurde, brakuje mi już pieniędzy. Łącznik półosi. Jeden. Kurde, bida. Filtr oleju. Wydawało mi się, że go miałem, ale... Może być nie, może być nieciekawie. Tarcza już poszła, zacisk poszedł.
Dobra, niech filtr powietrza. I zostanie nam klocki hamulcowe. Dobra, klocków to bym dał. Niech będą 4, bo klocki to tam zawsze pójdą. Dobra, filtr powietrza i klocki hamulcowe. Cześć. I teraz tak, elektronika. Elektronika, dajmy szybko świece zapłonowe. Tego to tam mogę nawet dać 4, niech będzie. Cewka zapłonowa. Dobra, dajmy też 4. Jasny gwint, 628. 2500 poszło. Ale dobra, nieważne. Ważne jest to, że musimy częściami 71%. Ok. Czyli co, dodajemy, moi drodzy, silnik. To, co możemy. Pyk. To, co możemy złożyć, to złożymy. Pyk. Pyk. Pałek rozrządu. Ten był stary, ten jest tu. Ten był nowy. No trochę tego będzie, zabawy. Ale nie ma co. Dobra, świece zaraz dodamy. Najpierw przykręćmy to, co możemy. O. To się okaże, że zaraz dużo części mi zostanie, nie? Mam nadzieję, że przynajmniej mi się to zwróci. Albo jakoś ładnie na tym zarobię. Oby. I klient będzie zadowolony, że będzie miał sprawne auto i nie będzie musiał go oddawać na żyletki. Dobra. Pyk. Teraz tak, dajmy te świece. Było 71, dobra, to wrzućmy. Chociaż powinienem nowe wrzucić, nie? Ale chcą naprawę tylko, tylko 71%, więc dobra, nie będziemy się tu, że tak powiem, mocno tym przejmować. Chyba że się okaże, że ja nie wymienię czegoś i dopiero będzie, albo pozmienia mnie tak jak trzeba, nie? Zaraz się okaże. Dobra, kolektor dolotowy, dawaj to. W sumie chyba nie musiałem go odkręcać, nie? Chyba tak. Niepotrzebnie to zrobiłem, znaczy połowę rzeczy niepotrzebnie zrobiłem, no ale dobra, trudno. Żebym miał... Właśnie, to trzeba byłoby może zainwestować, moi drodzy, teraz w narzędzia. O, tu jeszcze tych nie dodałem. Listwy wtryskowych. Trzeba byłoby może zainstalować jakieś... zainstalować, zainwestować w narzędzia. To bym nie miał takich problemów. A tak, to sami widzicie, co się dzieje. Bo tu bym przetestował, tu bym przetestował, tu bym przetestował i już bym wiedział, że to jest potrzebne. No ale jak tu mówię, jak kto nie ma w głowie, ten ma w nogach, nie? Więc niestety brak narzędzi powoduje to, że muszę więcej elementów rozkręcić i więcej elementów skręcić. Z jednej strony jest to na plus, bo z każdym elementem zdobywam punkt doświadczenia, więc aż tak specjalnie jakoś się tym nie bardzo przejmuję. Więc nie jest to tak do końca złe. No ale z drugiej strony mógłbym sobie zaoszczędzić trochę pracy i szybciej wykonywać zlecenia, nie? Jak to mówił, czas to pieniądz, nie? Dobra, teraz tak, jedźmy do skrzyni. Kurde, to jest od spodu. Ok.
Okej, okay, to co jeszcze mogę? To też jest odchodu pewnie, chociaż niekoniecznie. To możemy sobie zmontować tu. Pyk, pyk. Pyk. To też pewnie... Nie, a to mogę od stąd? Naprawdę? 73. Leci. Guma. Druga guma. 75. Leci. To jest od spodu, to jest od spodu, ale gumie można. Nie od spodu. No dobra, i teraz już lecą setki. Tu bym chciał, tu. Guma. Co jeszcze mogę tu zamontować? To już reszta jest od spodu. No, w sumie. Pyk, klocki hamulcowe. Dobra, nie będę ryzykował, bo nie pamiętam. Ale tłoczki były stare. Coś mnie to nie gra, ale dobra. Łożysko piasty, podpora łożysku, to będzie dół, dół, tu lej, ja tu leję, tu leję, tu leję, tu leję, tłok z korbowodem. Ej, tłok z korbowodem jest, nie, wymieniony, co oni mnie tu? Tarcza sprzęgła, to jest od dołu, tu leję, tu leję, tu leję, tu leję, tu leję, tu leję. To od dołu, to od dołu. No dobra, czyli tu już mamy chyba wszystko ogólnie. Auto do góry. Łyk kawy. Łyk kawy i składamy, moi drodzy, sprzęgło. Składamy sprzęgło. Ciach. Niech będzie. Niech będzie. I co tu jeszcze mamy? Łożysko dociskowe. Niech będzie. A i zaraz ten. Zaraz przekroczę kolejny poziom. Dobra. Teraz tak. Filtr oleju możemy wrzucić. Nie wiem, jaki tu był. Dobra, dajmy mu tu stówę, niech ma. Kurde, rozrusznik. A, no tak, bo rozrusznika nie przykręcę, jak nie ma tego, nie? To nic. To nic. Ogarnijmy to, co możemy. Pyk, pyk, pyk. Tutaj na dole ciach. No i teraz nie wiem, czy to były... Nie, tam nie wymieniałem, nie. Kurde, bo się okaże, że ja je zamontuję nie to, co trzeba i co wtedy. Będę znowu musiał rozbierać wszystko. Dwie tuleje gumowe. Cztery. Cztery tuleje gumowe. Tu było, tu było, tu było, tu było, tu było. Dobra. Płośki zostawimy też normalnie. Okej. Okay. Ja tu będę potrzebował jeszcze coś? Nie.
To koło można już w sumie zamontować, niech se będzie. Będę miał jeden spokój. Jeden spokój będę miał, bo tu już chyba wszystko mam z tej strony. Na to wychodzi. Jedźmy do drugiego koła może. O! O, łożysko. Kurde, no nie wiem czy to to. No zobaczymy. Łożysko piasty niewymienione. A jeszcze gdzieś miałem łożysko piasty? No i powiem wam, że już jest problem. Problem jest, to nic. Taki problem to nie problem. My sobie weźmiemy łożysko. Nie ma? Łożysko. Kurde, co mi się to... A, bo ja mam to, dobra. O, łożysko piasty. Teraz powinno być dobrze. Zryknijmy. No, teraz jest. Walk rozrządu. Ja, to jest zrobione. To zostaną mi 4 tuleje. Stabilizator tylny. Pokrywa stopy, pokrywa stopy. Dobra, to już tam. Okidoki. To już chyba wiemy. Hamulce chyba ja tutaj nie musiałem wymieniać. Chyba nie. Tak mi się wydaje. Tu sobie zamontujmy półośkę. I koło. Uwielbiam osiągnięcie. Myślę, że potrafię to naprawić. Proszę bardzo. No dobrze. Mamy level 5, moi drodzy. Level 5 mamy. Jak fajnie. Dobra, czyli... Aha, teraz musimy jeszcze tu... O, tu trzeba iść się pogrzebać troszkę. Proszę bardzo, tu trzeba się pobawić. Też jednak mogłyby być szybsze te... wkręcanie. To też można byłoby zainwestować i by było tylko bzyt, 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 bzyt. Ostatnie? Nie, jeszcze jedno, tak? Jeszcze jedno tu. Ej, no co jest? Kurde, nie mogę trafić. 71, no to dobrze. Pyk, miska olejowa. I zaraz tylko jeszcze tył. Parę tulejków. Parę tulejków i będzie git malena. Dobra, jedźmy teraz tu. Jedźmy tu, moi drodzy. Pyk. 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 Było. A to ma, a to chyba nie ma znaczenia, bo tego to nie było do naprawy. Same duże tuleje były do naprawy. O, na przykład ta. To już ją trzeba załadować. Uki doki, teraz tu ramię wahacza.
obojętnie. A, tu była tuleja gumowa. No dobra, to damy. Chociaż nie. O nie, dobrze. To mała. No dobra, niech będzie tak, jak ma być. Niech będzie nowe. Trudno, zostaną części, to zostaną. Może gdzieś tam kiedyś mi się uda naprawić co nieco. Mam nadzieję. Dobra, czyli tu już mamy. Teraz tak, tu jeszcze amortyzatory. Tu jeszcze tuleję gumową. Pyk. Sprężynkę i pokrywa. Teraz zobaczmy, co my tu mamy, moi drodzy. Tu jeszcze jedna tuleja. Dwie tuleje gumowe jeszcze nam zostały do naprawy. Walkie-dokie. To na pewno będzie tu jedna. I tu jedna. Tak jest. Pyk. Tu jedna. I tu małe. Hop. A my sobie teraz tu dorzucimy. Pyk. I chyba będziemy mieli wszystko złożone do kupy. Dobra. Zerknijmy, czy wszystko zrobiliśmy. Załatwione. Kurde, no nie, no dwie tuleje jeszcze gumowe są niewymienione. Teraz pytanie, gdzie? Gdzie? Wiem gdzie, tu. Ale mam ja tuleje jeszcze? Czy już nie mam? Chyba nie mam. Właśnie. Dwie tuleje. Tuleja. Tak jest. Montujmy tu. I po drugiej stronie. I powinno być załatwiona sprawa. Powiedz, że tak, proszę. Proszę, 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 załatwiona, dobra. I zostanie nam tylko olej wymienić, moi drodzy, i mamy kolejne zadanie fabularne z głowy. Załatwione. Więc powiem wam, że jestem nawet zadowolony. Myślałem, że więcej czasu mi tu zejdzie. Znaczy z szukaniem. Ale jak się okazało, na dobre nam to wszystko wyszło. Jakbym miał pewnie narzędzia, to pewnie szybciej bym to zrobił. No ale jak się nie ma, co się lubi, to się lubi, co się ma, tak? Tak jak już wspomniałem wcześniej, to niestety, ale gapowe się płaci, nie? Jak nie mam, no to nie mam, to muszę teraz dymać. A co? Wciskamy trochę starych części. Chociaż w sumie te wszystkie części i tak są z tego auta. Dobra. Czy mamy koła? Mamy koła, mamy koła, mamy. Coś nam tu jeszcze zostało? Olej. Olej i rozrusznik. Pyk. Pyk, pyk. I możemy zakończyć już zadanie prawie, że możemy. Ale nie możemy, bo nie mamy oleju, nie? Więc moi drodzy, jeszcze tutaj szybko sobie pójdziemy. Dolejemy oleja. Dobra.
Dolejemy oleja. Teraz możemy zakończyć zadanie. Możemy, ale ja chcę jeszcze jedną rzecz przetestować. Czy ja będę mógł... Dobra, maskę sobie zamknij. Maskę sobie zamknij. Może sobie jeszcze zrobimy, cykniemy sobie fociunie. Sweet focie. O. O. To nie tak działało. Jak to było, głębia mocna, a przysłona słaba. Odwrotnie. A punkt skupienia zmienimy. O! Tak jest. To nie? O! Dobra, mamy fajne zdjęcie sobie, pyk, pyk, ale ja jeszcze, wiecie co? Bo tak, teraz bonusa żadnego nie mamy, nie? Zobaczcie. Gdzie to jest? No nie mamy żadnych bonusów, żadnych nic. Nie wiem, czy to się nie dodaje, czy jak. No nieważne. Ale jak ja bym użył za stówę, czy mi się to będzie opłacało? Dobre pytanie, nie? Chyba nie. Chyba nie. Czekajcie, co ja nie to miałem? To miałem listę. No to co, boisz, drodzy? Kończymy te nasze auto, nie brakuje. Rolka prowadząca. O kurde. Dożem se. A nie, to z silnika. Czekaj, stój, wróć. No ta, zostało kupę części, a chłop nawet nie wie, co jest grane, nie? Tu brakuje rolki, tu wszystkiego brakuje. A nie tylko rolki. Pół silnika zostało. Oni mówią, że rolki brakuje, nie? A chłop zadowolony. Poskładał co mógł. Mówi, dobra, oddajemy, nie? Miał oddać auto naprawione. A wyszło jak zawsze, nie? Ale szczerze mówiąc, się przyznam, że o tym zapomniałem. Bez bicia. Bez bicia się przyznaję, że zapomniałem, że tu cała część silnika została rozkręcona. Cały rozrząd, może nie cały silnik, tylko cały rozrząd został rozkręcony i zapomniałem. A za każdym razem, jak się kupuje auto, z tego co ja wiem, to zazwyczaj się wymienia rozrząd. Bo nigdy nie wiadomo, ile to jeździło, nie? Kiedy był ostatni raz wymieniane. Jeszcze coś? Tej manki? Chyba nie. Z tej strony już chyba nie. Chyba wszystko. Teraz oddajemy. 4,5 tysiąca, moi drodzy, dostałem. Za to 4,5 tysiąca wydałem 2,5 tysiąca. To nawet mi się opłacało, bym powiedział, nie? Nawet by mi się opłacało. Mamy level 5, 5 tysięcy. Trzeba byłoby tu kupić może. Może tu miernik ciśnienia paliwa. Ile to kosztuje? To kosztuje 300, to kosztuje 150. O, miernik kompresji. O. To ja bym kupił. To zakupimy sobie. Co my tu mamy? Miernik zużycia baterii. Tak średnio. Co to jest? Stół naprawczy. Ile on kosztuje? Ale potrzebuję tego. To ja chcę stół naprawczy. Halo. A to? Stanowisko blacharskie. Okej. Okay. Sprzęt silnikowy to nie. Spawarka 5000. Jasny gwint. Miernik ciśnienia paliwa, miernik paliwa do sobie pozwala zbadać części związane z paliwem. Za 300. Dobra, to też bym sobie kupił.
To też bym sobie kupił. Zostanie nam to. Kurde, może bym to też kupił za 1500. No jak bez narzędzi pracować, nie? 2800. Jak bez narzędzi pracować, moi drodzy? Napraw karoserię. Jak ja mam to naprawić karoserię, jak ja nie mam czym? Napraw karoserię. Napraw... A, dobra. Dobra, ale to się, moi drodzy, zajmiemy tym zadaniem w kolejnym odcineczku. A tymczasem ja się z wami żegnam. Trzymajcie się. Do zobaczenia. Na razie. Hej, hej.